Cześć, w tym filmie przedstawię Wam wykonywanie odręcznych notatek przy pomocy rysika na czytniku Onyx BooksNote Pro. Wybieram aplikację. Tu mam kilka założonych zeszytów, utworzę sobie nowy. Ekran aplikacji. Pisze się w ten sposób bardzo wygodnie. Opóźnienie jest praktycznie niewyczuwalne. Możemy zmienić pisak. Tutaj możemy ustawić grubość linii w zależności od siły nacisku. Tu mocniej, linia grubsza, słabiej, linia cieńsza. Style pisma. Dodajmy następną stronę. No, możemy także wybrać sobie jeden z formatów papieru. Kropkowany, liniowy. W kratkę. Wzory geometryczne z podziałem na kolumny, plan. Możemy także, co może się wydać dziwne przy czarno-białym czytniku, pisać różnymi kolorami. Red. A będzie to dopiero widoczne, jak notatki wyeksportujemy sobie i otworzymy na urządzeniu z tradycyjnym ekranem. Możemy jeszcze zaznaczyć jakiś fragment tekstu czy rysunek i przenieść go w inne miejsce. Mamy możliwość przejścia do podglądu wszystkich stron. Możemy zablokować tutaj ekran dotykowy w zakresie obsługi palcem. Czegoś przypadkiem tutaj nie dotknąć i nie uruchomić. Tu funkcja rozpoznawania pisma. Tu mamy eksport notatek. Możemy wyeksportować obecną stronę do pliku PNG albo całość notatnika.
Możemy przejść do notatki w pliku. To już jest plik PDF. I po nim także możemy pisać. Możliwość rysowania tutaj prostych kształtów geometrycznych, linii. Kwadratu czy też prostokąta. Jest informacja o kolorach. Możemy zapisać plik. Kwestia o sposobie eksportu. Czy osadzone i pytanie. Z notatkami. Możemy także wyświetlić w trybie dodawania notatek na osobnej szpalcie. I powrócić. Ponownie mam możliwość także wyeksportowania notatek. To było na tyle. Dziękuję. Cześć.